Witajcie kochani, dzisiaj jest czwartek, 5 października 2023. Wczoraj żeście oglądali przekazy z białej bazy. Także jak Izabel powiedziała o tych sygnały, co puszczą, mam już zgłoszenia już samego rana z USA. Właśnie tam to się stało o godzinie 2 w południe. I no cóż, ci świadomi powyłączali albo telefony w ogóle podstawiali gdzieś bardzo, bardzo daleko. No ale inni jechali w metrze czy w autobusach i wszystko dzwoniło. Co z tego, że nie masz przy sobie, jak jesteś w grupie. Tam, gdzie grupy ludzi są nieświadomi tego, co czynią, bo zapowiedź jest, to jest, no to trzeba to sobie przemyśleć, nie? Jak to będzie. To oni właśnie zakazili tych, którzy się zabezpieczyli, no bo byli w tej grupie, nie? Ludzi bezmyślnych, jak to się mówi. Dzisiaj będzie zakazany temat, poprowadzę, bo tak żeśmy wczoraj, żeśmy jeszcze się zajęli tym tematem i rzeczywiście, bo ja dostaję takie informacje i się zajmuję tym tematem i wam przekażę, czy będzie się komuś podobało, czy nie, może wkroczę w wasze prywatne, intymne życie, ale mi to jest obojętnie, bo to jest przekaz i ja to przekażę wam, tak? Zwrócę uwagę, po prostu zwrócę uwagę, żeby to dało do przemyślenia. Teraz właśnie zapowiedzieli następną próbę jeszcze, że 11 października ma się odbyć. Jeszcze z Niemiec nie mam zgłoszeń, jeżeli to, bo u nas tutaj w Hiszpanii nic nie było, ale jeżeli w innych krajach mieliście właśnie też te w komórkowych, te alerty oni nazywają, tylko po co te alerty? Kiedyś były gorsze sytuacje, tornada, alertów nie ma w komórkowych, teraz nagle niby wymyślili, tak? Są te co postawiali te słupy, nazwie te pięć gówno, to co 200 metrów, żeby jak najwięcej zagarnąć, po prostu chodzi o objętość czy tak zakresu. Także wiecie co, przemyślamy, co z tego, że mamy komórki, będziemy. Teraz właśnie mamy do myślenia, co wyłączyć, kiedy włączyć, czym tego. Sami się odcinamy od tego, co mamy. A chyba raczej chodzi o te słupy, nie? Także zajmijmy się lepiej tymi słupami, żebyśmy nie musieli główkować, co z naszą elektroniką, jak się zabezpieczać. Tak jak ja już tam przekazałam, było Simsowie, tam nawet rozesłałam, tak samo właśnie jest odcinek, to już są wcześniej kręcone, gdzie ten sam dźwięk, oni komórkowe tam mają w domu, rodzina jest przy stole, nagle ten alert dzwoni na ich komórkowych. Ten sam dźwięk, tam co jest, ten sam dźwięk był użyty wczoraj. I myślcie, nie? I to było tam właśnie że następny wirus, koty roznoszą śmiertelny wirus, koty były zabijane, likwidowane, no ale... Wszystko, co chciała ten, jak on się nazywa, ten w Sims, on ma tam imię, nie wiem, Fred czy Jacek, czy jak to, właśnie chciał wszystko palić, co po kotach było, to jego żona wyleciała i mówi, nie, panie, potrzeba, już mają nową igłę przeciwko temu, nie trzeba nic palić, już tutaj trzeba iść tylko dać sobie sprezentować. Mamy przedstawiane do przodu, tak z białej bazy. Mieliście już przekazy, jak to się dzieje, więc nie będę tego powtarzała. Teraz ja najważniejszy temat chciałam poruszyć właśnie o tej sytuacji. A jeszcze zwróćcie uwagę, mieliśmy już wcześniej z białej bazy, Izabel przekazała, że pory roku się przestawiają, przeciągają, jakby przedłużają się albo się przesuwają. Zobaczcie, jakie macie temperatury, u nas też nie schodzi, 30 stopni mamy, tak? W słońcu jest bardzo gorąco, o tej porze to jest 27-26 stopni, a mamy 30, ponad 30 jest gorąco. Także wszystko jest przedłużone albo przestawione. Spóźnia się lato, ale trwa, ten rytm jest potem, także może gorąco będzie do, no, będziecie na dwór szli bombki wieszać na choinkach, te co rosną w ogrodzie, albo do lasu, bo będzie ciepło, w domu nie da rady, tak mi się wydaje, ale
Dobrze, kto chce tam podtrzymać sobie tradycję, wieszać bombki, niech sobie wiesza. Dobrze, to jest przytulnie, przyjemnie, jakieś tam wspomnienie, ale to są tradycje tych tradycji. My już dawno już nie przeciągamy. Nawet jakieś tam prezenciki symbolicznie tam, bo dzieci czekają tam. To są bajki z gwiazdorami i tak dalej, tak? O dobrym wujku, Papa Noel przynosi coś. Teraz to chciałam to zaznaczyć. Dobra. Co by jeszcze było ważniejsze? Jeszcze, żeby coś tutaj dodać. Bardzo się cieszę, że tak jak ja dostałam tą informację o tych pasożytach, żeby ten temat poruszyć. Nigdy nie przemyślałam o tym, chociaż my się odrobaczamy, jak to się mówi, raz kiedyś. I dostałam informację, żeby to przekazać i co i jak. I zaczęły nagle wchodzić wszędzie, wszędzie od specjalistów, od tych pasożytach, glizdach człowieka i tak dalej. Bardzo się cieszę, że to ruszyło. Oglądałam zdjęcia właśnie od jednej pani patologii, właśnie wyoperowane części, a patologia to już jest, są nie żyją, nie? Właśnie jako rak mózgu, jako rak piersi, jako rak czegoś tam, macicy, coś, co się okazało, że te guzowe nowotwory, tak? To się okazało, że w środku to są glizdy, a nie jakieś, wiadomo, ta glizda poniszczyła komórki i wystarczyło po prostu usunąć pasożyty, tak, z ciała, glizdy z ciała i wtedy nie trzeba usuwać piersi, nie trzeba usuwać żołądka czy operacje na mózgu. Tak wiadomo, Izabel też przekazała, że nie wszystkie są spowodowane poprzez pasożyty czy glizdy. Są też właśnie czy genetycznie, czy jakieś inne przyczyny, jakieś toksyny, tak. Ale w większości właśnie mamy przez pasożyty. I teraz poruszę temat o pasożytach. To jest temat zakazany, jest tabu, ale niech się rozejdzie i niech da wam do myślenia. Wczoraj żeśmy tak ze Stani, żeśmy rozmawiali, ja takie zapiski sobie robiłam, żeby, bo nieraz mi ucieknie z tego, tak? Jak się dostają pasożyty do ciała? Zostało omówione jeszcze poprzez owoce niemyte, warzywa, zwierzęta, bo je głaskamy, całujemy, oni tam, te jajeczka gdzieś tam się dostaną do nas, czy jakieś tam małe, bo są i pasożyty są tak minimalnie, że gołym okiem nie widać, tak? Dlatego musimy też to od zwierzęta musimy odrobaczyć i rodzina też to musi uczynić, tak? Dowiadujcie się w aptekach, jakie są, najlepiej jak są te to różne. A jeszcze oprócz tego sobie zażywać właśnie naturalne środki. Jak ja mówiłam, jest, chyba z faworytem to jest olej z czarnuszki. I są, no są różne sposoby, dobra, czosnek i to tego, no to jemy, to, ale zakwaszać sobie żołądek poprzez właśnie kiszoną kapustę, soki z kiszonej kapusty, soki z buraka, soki z ogórków kiszonych, właśnie to, co już trąbią, że to jest, no ci niby naukowcy, że to już trucizna dla ciała, tak? No wszystko się stresuje. Tam, gdzie jest zwrócona uwaga, od razu przychodzi kontra i przeciwieństwo. A to, gdzie jest to, co wam mówią, odwróć 180 stopni i wtedy wiesz, że gdzie jest prawda. Każdy jeden taki właśnie ich narzucony przekaz, że nam to szkodzi. Szkodziło masło, szkodziło jajka, szkodziło mleko, szkodziło wszystko, szkodziło mięso, szkodziło wszystko, szkodziło, tak? Teraz jeszcze chciałam dodać do tych osób, którzy właśnie nie odżywiają się, co nasze ciała fizyczne potrzebują. Ja mówię o tych, co właśnie, no nie atakujcie mnie, no bo ja wam przekazuję prawdę o tych weganach, czy no oni mają największy problem właśnie z pasożytami. Dlatego, że organizm nie jest w stanie, nie jest silny, a tam, gdzie jest ciało przez złe odżywianie się, dostarczanie właśnie minerałów produktów, niestety to się dzieje. Nawet ci, co nie mają zwierząt albo nie dotykają tego czy tamtego. Niestety, ale to jest potwierdzone poprzez laboratoria, poprzez patologów, poprzez tych specjalistów, którzy się tym zajmują i o tym teraz ostro jest mówione. A ja teraz wam powiem temat, który jest tabu, że pasożyty dostają się poprzez
Poprzez seks. Wyobraźcie sobie, w jaki sposób glizda rozwija się w macicy, w jajniku, w płucach, w mózgu, czy w jeli i tak dalej. Pokażmy się, że poprzez jedzenie, że układ pokarmowy, że jest zajęty. Nie. Ich toksyny niszczą bardzo stawy. Jak was zaczynają stawy, wiadomo, że z wiekiem. Może tam być właśnie nie ma produkcji tego płynu, tak, stawy zaczynają skrzypieć i tak dalej. Ale tu chodzi o coś innego. Są toksyny wydzielane poprzez pasożyty, że niszczą wszystkie stawy, bolą was kolana, stawy skokowe, nadgarstki, nie wiecie z czego, bo z pracy. Nada. Teraz tak. Tak przygotowały gady, przygotowały życie dla człowieka. Ja mówię o temacie tabu. Chodzi o seks. Produkcja pornografii, tak? I ci, co rzucili okiem, ja też jestem już na tym świecie jakiś czas, też coś widziałam, zobaczyłam i daję do zastanowienia. Nigdy mnie to nie wciągało, ale chciało, coś tam się zobaczyło. W jaki sposób? Tam, gdzie to jest informacja miłości dwóch ludzi ze sobą, to jest informacja miłości, energia miłości. A to, co wam przedstawili i dalej, i to żyją, to wciąga, to jest jak narkotyk. Nikt nie mówi o tym, że to jest narkotyk. To jest narkotyk, właśnie to, co ludzie oglądają chętnie. To nie jest energia miłości. To jest gady to stworzyły. Ludzie znowuż przyjęli, tak samo jak te prezenciki. Wszystko łykają. Wszystko biorą jako, jak u nas się tam coś nie rozwija, no to może wypróbujemy to, albo wypróbujemy tamto, różne. Teraz tak, wy wiecie o tym, żyjemy między ludźmi, jesteśmy człowiekiem, jesteśmy w tematach, ale ten temat jest zawsze tabu. I teraz tak, mówię o mężczyznach, są kobiety, które to też praktykują, czy chcą tego. Seks w odbytnicy. Odbytnica służy czemu? Wydalanie resztek i właśnie w układzie pokarmowym się znajduje dużo pasożytów też, tak? Parazity, pasożyty, dobra, glizdy. On przychodzi z odbytnicy do wagina, przenosi to badziectwo do układu rozrodczego, potem zostawia, wagina już mu się znudziła, to teraz jeszcze większa podnieta, bo to oglądał, bo to oddali, bo to robią, wszyscy to robią. Wykorzystane są, jest jama ustna. We wszystkie otwory ciała fizycznego kobiety są zasypione pasożytami. Tylko w tym krótkim akcie miłosnym niby, akt miłosny. Tam energii miłości nie ma, ani informacji miłości. To jest wyżycie się, paskudne, to jest okropne. I teraz popatrzcie się, kobiety mają raka piersi, raka macicy, raka jajnika, nerki, są guzy na nerkach, wątroba ma guzy, w wątrobie pełno pasożytów, niektórzy mają. W płucach, czego to wszystko jama od jamy ustnej przechodzi, dychasz, wciągasz, płuca, tak. To jest krótka droga do mózgu dla pasożytów, a dolna część znowuż kobiece choroby. Są potem nazwane guzy nowotworowe, operacje, usuwanie macic, usuwanie piersi, operacje guza mózgu i tak dalej. Nie wszystko, tak Izabel powiedziała, powstaje od pasożytów, tak. Ale w większości tak. Ja wam daję przykład właśnie, intymne tabu, to jest wszystko zamiatane pod dywan, to się jest. Jeżeli, zobaczcie, kobieta chce bardzo kochać, być kochana i poddaje się takiemu zbokowi i on robi z nią co chce, bez przemyślenia, bo on nie wie, że on jej, nie, może wie, albo nie wie, nie zdaje sobie sprawy, albo nie chce tego wiedzieć, wyżyje się taki zbok,
a ta kobieta potem będzie schorowana po operacjach, a on se z bok szuka se inne do takich właśnie praktyk, a te praktyki zdobył poprzez oglądanie świństwa. To jest świństwo. Co znajdziecie w tych pornografiach? Wyżywanie się na kobietach, to jest wyżywanie się. Tam są podkładane głosy, że stęka w takich miłosnych odgłosach. Te kobiety, młode dziewczyny krzyczą z bólu, a podkładane są głosy innych, przyjemne, tak? Także zagłębcie się w ten temat. Następne, porno z dziećmi. Kto potrzebuje dziecka, żeby się z bok? On już nie wie, czego chce, właśnie wszystkie dziury w całym ciele kobiety wykorzystał i już nie wie, co dalej ze swoim penisem, to wtedy szuka właśnie, już idzie na dzieci. Albo na zwierzęta. Są już burdele ze zwierzętami. Wyobraź sobie, że takiego kotka, którego my tu mamy, koty czy pieska, jest przygotowany, że taki z bok przyjdzie i sobie nadzieje na penisa, tak? Czy w jaki sposób on się tam wyżywa, bo inaczej nie mogę sobie wyobrazić, rozrywa, te zwierzęta umierają. A tam, gdzie jest właśnie parlament EU, Brukselia, tam są burdele ze zwierzętami. Jak to może być? Tam sama śmietanka siedzi parlamentowa, a burdele ze zwierzętami mają. I to jest oficjalne, tak? Są burdele z dziećmi małymi, tak? Gdzie umierają dzieci przy tym. Teraz co daleko odskakiwać? Popatrzcie u muzułmanów, nie obrażając tych ludzi, którzy tego nie praktykują albo nie zagłębiają się właśnie w to, co się dzieje. Sobie też biorą małe dziewczynki, tak? Czy taki stary z bok, 70 lat, 60, potrzebuje 8-letniej dziewczynki jako żonę? Do czego? Ona mu nawet nóg nie wymyje, tak? To jest też temat zakazany, to jest wszystko temat tabu. Tam, gdzie się odbywa energia, ma odbyć się energia miłości, to ten temat jest zakazany. Dlaczego? Bo się tak rozprzestrzenił właśnie w tym kierunku, że wszystko przynosi choroby, roznosi pasożyty, niszczy ciała fizyczne, tak? Zabija dzieci. No bo to zabija, przecież to nie jest coś, co dziecku jakąś przyjemność zrobi, stary z bok, dziadek, pradziadek to może być, tak? To jest obrzydzenie. I no daleko nie mówiąc, jak już oficjalnie to pokazane, obejrzycie sobie film polski, mi Stanie tutaj pokazał, obejrzałam, to ja byłam zszokowana, dziewczyny z Dubaju, tak się nazywa, tytuł tego filmu, obejrzycie sobie, co takie z boki stare, zakapturzone, jak ktoś powiem, a ta mama burdelowa, która właśnie tam dostarczała tym z boką, tak? Mówi, no jak ci nasra na klatę, ale on ci za to zapłaci. Na klatę? Na pewno nie. Tu jest otwór. On robił do jamy ustnej 100%. Tak? Oni to robią, bo oni już nie wiedzą. Oni mają pieniądze, oni już nie wiedzą, on ma już tyle żon. Ciekawa jest właśnie, ale te swoje żony inaczej traktują. Oni wyżywają się właśnie na dostarczanych dziewczynkach młodych, bo za to płacą. Miałam tutaj, ja nie powiem imienia, pozdrawiam serdecznie, była u mnie przed paru laty pielęgniarka, która, ona mieszka w Niemczech, jest Polką. I ona jest dowożona dzietami do różnych krajów, była właśnie tam też, no, u Emiratów była. Zaprosili, ona właśnie opiekuje się tymi królewskimi domami, to jest wyspecjalizowana kobieta, w tym właśnie, to są inne czynności, jak to nie, że ktoś leżący w łóżku jest. Ona jest taka promotorka więcej, chodzi o odżywianie tam, gdzie kobieta jest zaniedbana, właśnie bogatego, ona motywuje, czy uczestniczy w jej życiu 2-3 miesiące, ile potrzebuje, żeby na przykład z wagi zdjęła, żeby inną dietę wprowadzić, inne tego, takie rzeczy. Nie? Ona była właśnie w tym domu, tam u tego bardzo bogatego, tego króla. Mówi, go tam dwa razy chyba na oczy widziała, jak on tam jej rozkazywał, co ma robić. I tam miał pełno żon. I one są zawsze razem. Oni się nie podmywają, te kobiety. Ona była tam, uczestniczyła, była długi czas tam właśnie w tym jego pałacu z tymi kobietami.
A przede wszystkim szło o to mi jego pierwszą żonę, główną żonę. Potem zabrała ją z całą elitą, z całą wachatę do Niemiec. I tam w specjalnym ośrodku była, także z wagi zbiła i dostarczyła ją szczuplejszą do domu. Także tam kobiety się odkadzają, podnoszą te swoje suknie i odkadzają się jakimiś ziołami, tak? Być może, zabija to pasożyty zaraz po różnych tych albo przed, albo po, mówi, że oni się nie podnoszą, tylko się odkadzają, tak? Ciekawe, też pierwszy raz słyszałam, ale dobrze poznać właśnie tak, jak to się mówi, od garnka, nie? Zaglądasz, co się gotuje i widzisz, co tam jest w tym garnku. Tak samo jak ktoś uczestniczy w tym, też właśnie to widzi. On swoje kobiety widocznie szanuje, a wyzywa się jak sra na klatę, powiedzmy, tak? No to właśnie takim głupim, młodym dziewczynom, które myślą, że zarobią pieniądze, będą bogate i właśnie on na ciebie nasra, bo cię wykorzysta tylko do tego, czego on się chce wyżyć, tak? I no właśnie. Z drugiej strony też poznałam, no może nie wszystkie rejony to czynią, że właśnie u muzułmanów jest tak, że nie mogą mieć seksu przed małżeństwem. A wagina służy do seksu u nich, do płodzenia dzieci po prostu, tak? Musi być czysta. No to, ale mają seks właśnie w odbytnicy. Aż będą mogli używać waginę. To teraz sobie pomyślcie, co się dzieje? Co się dzieje z człowiekiem? Czy widzieliście, żeby pies sukę brał w odbytnicę? Czy żeby on jej do jamy ustnej się wyżywał, tak? Czy do innych otworów, jakie tam ma? Czy do ucha? Czy no nie wiem, no... Obserwujcie, czy koń, czy krowa, czy ten, no to właśnie zwierzęta to czynią w energii miłości, tak? I chodzi o stworzenie potomka. A kiedyś ludzie nie mieli tyle dzieci. No zdarzało się, że tam w zależności od, może od potencji partnera było więcej, ale kiedyś mieli po jedno, dwa, dwójkę dzieci, tak? Dlatego, że to były akty, no to, ten akty, zostawmy to słowo, nie? Ale to było w energii miłości czynione, tak? A jak się czyni w energii miłości, to jesteś w tej atmosferze jeszcze na jakiś czas, tak? To są piękne momenty i to się zatrzymuje, tak? A wyżywanie się, to... Kiedy przylezie, to chce. Kiece do góry i dawaj. I właśnie tam, gdzie on chce, bo on to oglądał. Tam kobiety stękają w takim podnieceniu, nie? Próbują wszystkiego. Wiadomo, że każdy coś wypróbował. Każdy chciał z ciekawości, czy ten... Ale właśnie za to płacą te kobiety ciężkie... To się mówi? Nie płacą, nie. Tracą. Tracą swoje zdrowie. Także z boków jest coraz więcej, bo im już nie starcza nic. Oni chcą sikać na kobiety, oni chcą kupę robić na kobiety. Do tego teraz im kobieta służy. Wiadomo, że są piękne pary, że z miłości żyją i co czynią, to w energii miłości, tak? Ja doznaję teraz też, wiem, co to jest w energii miłości żyć, tak? Ale dlatego o tym rozmawiam, ale przemyślcie sobie. Wiem, że dużo kobiet ma usunięte piersi, ma usunięte układy rozrodcze. Operacje wątroby, usuwane tam właśnie jakieś guzy, jakieś ten... Szukajcie dobrych lekarzy, którzy mają pojęcie o pasożytach i możecie raka płuc, wszystko możecie... To nie musi dochodzić do operacji.
do chemoterapii. Chemoterapia zabija, przedłuża jakiś tam krótki okres życia, ale bez chemoterapii lata możecie żyć, tak? Tylko żeby wziąć prawidłowe odrobaczenie. No i są różne też zioła, które można, tam wpisują ludzie już, co robią, jakieś tam nalewki. Nie wiem, nie chcę bzdur mówić jakieś te, bo po polsku nie mogę zatrzymać tych ziół, jak się nazywają. Teraz jest pełno tego, odzywają się właśnie już ci, co są wyspecjalizowani na glizdy ludzkie, na pasożyty, a pamiętajcie, że te najmniejsze pasożyty, których ich nie widać, są najgroźniejsze dla naszego ciała, tak? Tego nie zobaczysz ani w kale, bo nie widać. Glizdy, tam robaki, coś, to widać w kale, tak? Ale właśnie te najdrobniejsze nie widać, one są mordercy po prostu dla naszych ciał fizycznych. I zobaczycie, jak teraz zmieni się wszystko poprzez, to nie jest propaganda, to jest prawda, to jest odkrywamy prawdę, przekazujemy prawdę. Jeżeli zaczniecie dla siebie, róbcie tak, Izabel powiedziała, róbcie to dla siebie, odkrywajcie, kim jesteście, macie informacje w sobie, róbcie to jak z bicia, bo to trzeba teraz, to trzeba już to czynić. Chcecie długo żyć, zdrowi, szczęśliwi, uczyń to dla siebie, tak? Pasożytów się pozbyć. Nie, że to są dobre, co to, jak ja mówiłam, jakie tam dobre pasożyty, że glizda będzie mi chodziła gdzieś tam po żołądku czy po jelitach i to jest dobra glizda. Nie, to co jest dobre, odżywianie się, dbanie o siebie, dostarczanie ciału, tego, co potrzebuje nasze ciało fizyczne, tak? Nie rozmyślajcie na tym, bo tam mówią to, mówią tamto, rób to, nie jedz tego, nie jedz tego. Nie, ty odczuwasz to, na twoje odczucie, to jest twój instynkt. Na słońce, na wiatr, na deszcz, wychodźcie, hartujcie wasze ciała. Wszystko jest dobre, tak? Nawet jak mrozy, idźcie na spacer, nos aż zamarza, ale to jest zdrowe. I chciałam ten temat poruszyć, bo to jest bardzo ważny temat i nas, kobiet, chcemy długo, szczęśliwie, właśnie w energii miłości, rodzimy potomków, zdrowych potomków, trzeba o to zadbać. Zobaczcie, na przykład nie wierzę w to, że dzieci się rodzą bez robaków. Robaki w ciele matki przedostają się też do płodów. Dlaczego o tym mówię? Dzieci się rodzą ze skazami, już mają alergię ciała, nie wiem, ten mają, ich skóra się drapią po skórze, bo dzieci mają już nowo urodzone robaki w sobie, pasożyty i pokazuje skóra właśnie, już dzieci są chore. Tam trzeba badać. Dlatego to mówię, bo przecież przychodzą dzikie kotki, tak, przychodzą na jedzenie, potem przyprowadzają swoje młode, zostawiają, bo Gracjana ma kantynę, one prowadzają je w dobre miejsce, żeby miały co zjeść. I te kotki małe, tak, oni już poprzez mleko matki, czy już w łonie wcześniej jak są, już mają robale. Pierwsze, jakby przyjdzie kotka albo urodzi, to ja pierwsze do weterynarza jadę i od razu sprawdzane, robale mają sobie. To skąd? Przecież się nie chodzi, oczka nie otworzyło, a już tyle pasożytów ma. Weterynarze wiedzą, że matka przekazuje. A u człowieka ma być inaczej. Matki przekazują. Potem dziecko ma chorą skórę, lata się po dermatologach, jakieś lekarstwa. Nic nie pomoże. Pasożyty muszą być zlikwidowane w ciele. I wtedy są zdrowe. Dzieci są niespokojne. Drapią się po tyłkach, bo ich swędzi, bo to się wszystko rusza, tak? Podskakują, mówią, że mają dzieci teraz ten syndrom, ten, że one cały czas są nerwowe, tego nerwowe. Jak mają robale w nich wchodzą, tak, to jest, przecież to są odczuwalne. Robale mają też swoje energie, swoje frekwencje i to idzie właśnie i na mózg, i na wszystko. I dzieci są nerwowe, znerwicowane.
Ja nie mówię o tym, że ich znerwicują te co nam gady dały, te wszystkie gry i tak dalej. Ja mówię o czym innym. Ja mówię o pasożytach, o robalach. Myślę, że trochę przekazałam moich informacji, że dawam do myślenia. I teraz słowo pasożyty, a można by powiedzieć pasożydy. Pasożydy. Paso to jest w tym hiszpańskim paso to jest idź, chodź, Żydy. Idzie tam, no, te czordwie. Z czegoś to słowo zostało skombinowane. Także chciałam wam włożyć do serca te informacje i zadbajcie o siebie, jest bardzo ważne. No a poza tym, jak zawsze, zareklamuję mój olejek. Już mam dla tych, którzy zamówili, już przygotowany i będą jutro, jutro jest piątek, w piątek albo w poniedziałek idą z UPS do was paczki z olejkami. Jeszcze mam, zapraszam na moje olejki, właśnie to też jest bardzo zdrowy, energetyczny olejek i też wspomaga nasze ciała fizyczne, pięknieje, włosy robią się wspaniałe i moja córka Sara ma, gracja, krem wspaniały, czytaj tam, kto już zażywa, pisujcie. To jest reklama też dla mojej córki Sary, ona to sama stworzyła, bo ona jest ziołową aptekarką, zna się już na tym i rozwija się w tym kierunku, bardzo się cieszę. To jest też rodzynka w rodzinie, tak? Każde moje dziecko jest rodzynką w rodzinie, u was to samo, tak? Ale bardzo się cieszę, że każdy z nich osiąga coś i jest wspaniały. Także nigdy nie sięgali rękoma w moim kierunku, daj, pomóż czy coś. Radzą sobie sami, rozwijają się i moje wnuki tak samo, bardzo się cieszymy z tego. I wiem, że zrobiłam wszystko dobrze w moim życiu, że dobrą drogą szłam. Że z boków, którzy w moim życiu się pojawiły, takie z boki czy coś, to ich nie ma i na pewno nie będzie i nie dopuszczać ich. Zastanówcie się, jeżeli ktoś wykorzystuje wasze ciało fizyczne do jakiegoś zboczenia, weź go jak pogoń, tak? Klapkę na muchę nie macie, pakuj i do widzenia. Pragnę tego, żeby każdy doznał takiej energii miłosnej, takiej radość, taka wspaniałość, tak. Wiadomo, że nie każdy tego chce, nie każdy ma ochotę, żeby mieć partnera czy partnerkę, lubi samotność. Wszystko jest wspaniałe, dobrze, tak. Ale mówię do tych, którzy są w tych sytuacjach i sobie żyjcie, dziewczyny z Dubaju, tam macie właśnie, co oznacza zboczenie, a to nie chodzi o muzułmanów, bo to jest rozprzestrzenione wszędzie, w każdym kraju. Kiedyś się ludzie, po prostu to był wstyd, taka intymność, to była tylko dla dwojga ludzi. O tym nie wiedział nikt, ani nie widział nikt. To było coś wspaniałego dla nich, pod grubą pierzyną jeszcze, tak. No, ciepełku. A teraz, gdzie się da, w co się da, tak, każda dziura wykorzystana, bo mamy te dziury w ciałach. Jeszcze, żeby ucho było większe, może i to by było w użyciu. Żeby o nosy byśmy mieli takie otwory jak krowy, może to też by było w użyciu. Czort wie. No ale gady dobrze spreparowali to wszystko, dali, a my człowiek wszystko bierzemy, korzystamy z czegoś i łykamy to, i łykamy i chcemy więcej, więcej. Już właśnie co będzie dalej, jak to przejdzie na to ochota, to co dalej będzie? Coś innego? Coś gorszego, straszniejszego? Już zabijają w takich grach niby miłosnych. Też duszą, cyrki robią. O, kataniarze w Polsce też już jednego by załatwili geja, nie? Żeby tam nawet po karetki nie chcieli dopuścić tam, kto w Polsce wie, ta afera. Jest, nie? Także ten ksiądz tam się odezwał, że jak to oni teraz tego robią, wielką propagandę, a tyle rzeczy mogą się zająć sądy i policja. Dlaczego oni tam u nich się wtrącają? No proszę.
No proszę. No. Także widzicie, już nie ma, to są zboczenia tak potworne teraz, że aż strach myśleć o tym, tak? Także chrońcie wasze dzieci przed takimi gadzimi filmami. Kiedyś w telewizji, gdzie pokazali jakieś tam, jak się całują, czy się obejmują, to już było bardzo późno, te filmy były, tak? A teraz już dzieci w dzień oglądają wszystko, już takie jakieś tam seksowne, nieseksowne, wszystko już jest dane. Są przyzwyczajeni. Już te małe mają wiedzieć, że mogą być użyte dosłownie jak chusteczka do nosa. Tak. Dobra, kończę na tym. Nie chcę was zanudzać. To ten temat jest chyba... miałam ochotę się z wami podzielić, przekazać wam i przekazuję. Tak, bo dla mnie nie ma tabu. Na nic nie ma tabu. Jak jesteśmy tu, doświadczamy, to jakie to jest tabu. Nie ma tabu, tak. No i co, zapraszamy was na bazy, tak? Izabel przekazała do Rafaela, zapraszam do laboratorium, oczyszczajcie, regenerujcie, to jest bardzo ważne. I odmłodzenie komórki macierzystej, ale przed tym czipy pościągać, tak? Programy, które właśnie tak samo to... Widzicie, nawet jest tam, że są wężowate, to są glizdy powijane na stawach, pod oczami, tak? A właśnie poprzez jamę ustną tak samo idą glizdy i do oczu. Tracą wzrok, czy zaczynają nie widzieć, albo jakie zakłócenia. Glizdy w oczach po prostu są, tak? Także rób ta, co chce ta, macie wolną wolę, ale niech wam da do myślenia. Simone, na ten moment, kochani, Simone była zajęta, musi, bo ona za kamerą stoi. Na ten moment pozdrawiamy was serdecznie i będę się zgłaszać. To, co będę chciała przekazać, przekażę. Niech nie będzie dla was to nic jako tabu, tylko trzeba o tym rozmawiać oficjalnie, żeby jeszcze się nie pogorszyły stany naszych ciał fizycznych. Walczmy o to i pilnujmy naszych dzieci, wychowujmy tak, żeby były pięknymi istotami i w pełnym zrozumieniu, szacunku do samego siebie i do was jako rodziców. Co tu jeszcze dodać? To, co powiedziałam. Olejki, Gracja Krym. Macie kontakt do mnie. Założyliśmy sobie teraz konto na Revolut się nazywa. Zachęcam. Super, działa szybko i tam też do przelewów też to konto jest podane. I zapraszamy na bazy. Pracujemy. Pamiętajcie o waszych zwierzętach, bo bardzo, bardzo mało. Nie? Dobra. Bardzo, bardzo mało ma ochotę swoje zwierzę uwolnić z programów. No cóż, też się wam nie wtrącam. Wolna wola. Rób ta, co chce ta. I uważajcie na sami z siebie. Sami myślcie o sobie, kim jesteście. Dbajcie o siebie. Izabel wam przekazała w ostatniej informacji właśnie na białej bazie. Zapraszam, oglądajcie, zostańcie zdrowi, namaste.